Witam was wszystkich bardzo serdecznie, kochani bracia i siostry. Tak, list Judy. Możemy otworzyć sobie znowu ten list Judy. Mam dzisiaj dwa właściwie różne kazania w związku, w oparciu o ten list Judy. Jeszcze następne właściwie rzeczy, które przygotowywałem w związku z tym listem. Także teraz będzie pierwsza część, później będzie... Druga część, przepraszam. Zakrztusiłem się czymś. Pierwsza część, list Judy, kto mnie pilnuje? O tym będziemy za chwilę mówili. Moja tylko jeszcze taka refleksja, zanim zacznę mówić. Kiedy myślę o Kościele właśnie, o spotkaniu Kościoła, to jest takie ciekawe, no teraz mamy do czynienia z ciekawym zjawiskiem właśnie, że no Kościół łączy się z takim miejscem, jak to powiedzieć, od początku. Jeżeli myślimy o niebie, to Kościół jest bardzo ważnym elementem tego nieba, ponieważ w niebie nie będzie izolacji, nie będzie każdy sobie gdzieś tam w swojej daczy gdzieś siedział, tylko raczej idea jest taka właśnie, że jesteśmy jedno. I to jest niezwykła jedność, nad którą niejako Bóg teraz pracuje. Dlatego warto jest jakby myśleć w taki sposób też, że jestem w zborze, jestem częścią społeczności, jestem częścią ciała Chrystusowego i to jest właściwie przedsmak nieba. No mówię, dzisiaj dzieją się takie dziwne rzeczy, że musimy się troszkę obawiać nawet Kościoła, tak? Bo może się ktoś zarazić, może mogę kogoś zarazić. No i takie dziwne dylematy powstają w głowie, czego jeszcze do tej pory nie znaliśmy chyba w takim wydaniu. Niemniej jednak, jesteśmy na tym miejscu i chcemy rozważać Boże Słowo. To też jest bardzo ważny element takiego nieba, powiedzmy, bo jeżeli spotykamy się, społeczność, tak? Ale społeczność można mieć w remizie strażackiej, można mieć na jakimś przyjęciu, bardzo fajnie, rodzina się zjedzie, jest społeczność, jest fajnie, można pośpiewać, potańczyć, zjeść coś razem i tak dalej. Ale tu jest coś więcej, bo nas łączy Boże Słowo, trzyma nas Boże Słowo. Boże Słowo umacnia nas w tym, co jest najważniejsze w naszym życiu. No i teraz tak. Moje wyzwanie jest dzisiaj podwójne. Po pierwsze, to już to powiedziałem, że mam dwa kazania i to dwa różne, ale to, że muszę to powiedzieć krótko, więc znowu ktoś mi zabrał zegary wszystkie, ale już spoglądam na swój. List Judy. Kto mnie pilnuje? Jeżeli myślimy o pilnowaniu, to jakie rzeczy przychodzą nam do głowy? Bo można pilnować na przykład... Kogo? Dziecka można pilnować, ale można też pilnować więźnia. Prawda? Można pilnować więźnia, a dziecka możemy pilnować też pod różnymi kątami, bo można pilnować dziecko, żeby co? Nie zrobiło sobie krzywdy, nie zrobiło krzywdy komuś, prawda? Nie zrobiło sobie, nie zrobiło komuś krzywdy. Można pod różnym kątem pilnować dziecka, pilnować więźnia, pilnować dziecka. I w takim rzeczywiście zakresie to słowo w Biblii też tutaj występuje. Odwołuje się do tego, tego pierwszego wiersza, gdzie jest powiedziane Juda, sługa Jezusa Chrystusa, brat Jakuba, do powołanych w Bogu Ojcu umiłowanych, dla Jezusa Chrystusa zachowanych. I zaczynam od tego trzeciego słówka, zachowani, pilnowani, strzeżeni. Ale jeszcze wcześniej, zanim zaczniemy, bardzo ciekawe jest wprowadzenie, które Juda robi. Bardzo prawdopodobnie tak to wygląda, że on jest rzeczywiście no, biologicznie z tej samej matki się urodzili, tak? Że jest bratem, ale oddziela siebie tutaj, bardzo wyraźnie mówi, jeżeli chodzi o Jezusa Chrystusa, to jestem Jego sługą. Jeżeli chodzi o Jakuba, jestem Jego bratem. Tak? Bardzo wyraźny podział, bardzo wyraźnie to pokazuje. Myślę, że to jest ważne, kiedy zaczynamy, nawet kiedy zaczynam czytać to, kiedy zaczynam myśleć o tym, kim jestem w ogóle w tym świecie. I to Juda bardzo wyraźnie precyzuje, jeżeli chodzi o Jezusa Chrystusa, jestem Jego sługą. On mówi, że jestem Jego bratem. Pan Jezus mówi, jesteście moimi braćmi, jesteście moimi przyjaciółmi, prawda? On życie za nas daje, ale my nie możemy się spoufalać.
Tak? To w dalszym ciągu jesteśmy sługami Pana Jezusa Chrystusa i On nas prowadzi. Jeżeli jestem sługą, to On też dba o moje życie, o to, co się ze mną dzieje i tak dalej. No właśnie, czy On mnie pilnuje? Jak On mnie pilnuje? Jak On mnie strzeże? Jak Bóg mnie prowadzi przez moje życie? Czy On jest w stanie mnie zachować? Jeżeli chodzi o takie też podejście, przypomina mi się od razu Maria. Pamiętacie, jeżeli ona mówi, oto ja, służebnica pańska, tak? Oto ja, służebnica pańska. Od razu siebie ustawię we właściwym miejscu, tak? To jest Boża wola, to jest trudne, to nie jest łatwe. Ja nie wiem, czy jestem w stanie to przejść, nie jestem w stanie, czy sobie z tym poradzę. Myślę o tym, jak Maria mogła myśleć, tak? Ktoś jej oznajmia takie wielkie rzeczy. Moment, zaraz. Ja to muszę sobie gdzieś spisać, muszę to jakoś ogarnąć. Każda kobieta, ktoś jej zada temat, tak? Ugotowanie wieczerza dla iluś gości, to musi to ogarnąć gdzieś w głowie, tak? Tu przychodzi anioł, mówi, urodzisz Mesjasza, tak? Naprawdę. No to chciałobyś to ogarnąć, tak, w głowie. A tu jedno, które pada takie słowo, mówi, jedno myślę z ważniejszych, kiedy mówi, oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Niech mi się stanie. Nie mówi w taki sposób od razu, dobrze, ja to wszystko ogarnę, spoko, ja się na tym znam. Nie, tak nie było, nie jest. I myślę, że to jest bardzo dobra postawa dla każdego z nas, właśnie w tej kwestii. Kto mnie pilnuje? Kto jest w stanie mnie zachować, upilnować? Mówię to też pod takim kątem, że teraz bardzo często słyszymy wiadomości, codziennie jesteśmy epatowani, jak to się mówi, tak wylewane nas są wiadomości, ile osób zachorowało, ile osób zmarło. I takie zdanie pada bardzo często, przegrał walkę z jakąś tam chorobą, prawda? Przegrał walkę z jakąś tam chorobą. Nie cierpię tych słów, nie cierpię w ogóle tego słuchać, no ale to się wylewa i ciągle to się o tym mówi, że ktoś tam przegrał właśnie z COVID-em. Czy Bóg jest w stanie mnie zachować? Jeżeli modlimy się, wracam jeszcze raz do tej modlitwy Ojcze Nasz, gdzie jest powiedziane, i nie wódź nas na pogorzenie, ale zbaw ode złego. Zbaw nas ode złego. To nie chodzi tylko w takim znaczeniu, że nie miał żadnego wypadku, żeby jakaś choroba mnie nie dotknęła właśnie. Ale zbaw od tego złego, od zła samego. I to jest najistotniejsza kwestia, że Bóg jest w stanie bez względu na to, co dzieje się dookoła nas, nawet co dzieje się z nami, zachować nas. Jest w stanie upilnować nas. I w tym drugim wierszu mówi w taki sposób, miłosierdzie, pokój i miłość niech będą waszym udziałem w obfitości. Bo jeżeli, tak wyobrażam sobie, tak oczywiście moja wyobraźnia tak działa, choroba kogoś przygniotła, położyła, rozłożyła na łopatki, wygrywa, tak? Ogłasza zwycięstwo. A tutaj jakby od razu, przepraszam, od razu jest taka kontra ze strony Judy, mówi, co jest waszym udziałem? Do czego wy jesteście przeznaczeni? Nie jesteście przeznaczeni na porażkę. Nie jesteście przeznaczeni na to, żeby diabeł sobie z was się naśmiewał, jakaśkolwiek choroba nad wami triumfowała. Nie. Dla was, waszym udziałem i to w obfitości, miłosierdzie, pokój, miłość. Miłosierdzie, czyli zlitowanie się. Ktoś się nade mną lituje, ktoś zatrzymuje swoje karanie, jak to słusznie nieraz się mówi, a analizie, kiedy ktoś mówi, no jak to, dlaczego Pan Bóg zlitował się tylko nad niektórymi? A mówi, nie, to źle postawiłeś pytanie. Dlaczego w ogóle się lituje? Dlaczego ktoś może zarzucać, dlaczego nad tamtych odrzuca? Dlaczego odrzucił kogoś tam? Pytanie jest tak naprawdę, dlaczego w ogóle ma się zlitować? Tak, dla nas jest miłosierdzie, mało tego jest pokój, jest miłość. Ale ktoś powie, to takie frazesy. Jak powstawała komuna, to też takie frazesy rzucano, proletariusze wszystkich krajów, łączcie się, teraz będzie równość, teraz będzie prawość, teraz będzie sprawiedliwość, pokój, cokolwiek tam jeszcze. I można to ogłaszać. Tak? Ale
My wszyscy, którzy jesteśmy przez Boga, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa zachowani, my to wiemy. Wiemy rzeczywiście w środku, On mnie strzeże. Mam Jego litość nad sobą. On się nade mną zmiłował. On okazał mi miłosierdzie. Mam Jego pokój i wiem, że On na pewno mnie kocha. Te słowa doskonale korespondują od razu, gdybyśmy właśnie już dzisiaj było wypisane na tablicy, 21 wiersz. Dlatego mówi, zachowajcie siebie samych w miłości Bożej. Zachowajcie siebie w miłości. To jest to samo słowo użyte, gdzie tutaj jest powiedziane, jesteśmy zachowani i na końcu też zachowujcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując właśnie czego? Miłosierdzia naszego Pana Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. To jest nasze przeznaczenie. Do tego nas Bóg pilnuje. Żeby sobie krzywdy nie zrobił, komuś krzywdy nie zrobił, ale nie w takim sensie, że nigdy nic złego ci nie spotka, ale w takim sensie, że to zło nie będzie na nas miało swojego ostatecznego triumfu. Bo jeżeli zadamy sobie pytanie, co oferuje mi świat? Jeżeli nie Bóg, to co? Świat. Jeżeli nie Bóg, to po prostu bez życie bez Boga. Coż oferuje życie bez Boga? Jaka jest oferta świata? No to chociażby to, co powiedziałem, te wszystkie takie odezwy do narodu, tak, że proletariusze wszystkich krajów łączcie się, cokolwiek tam jeszcze byśmy powiedzieli. My jednością i ludzie koniecznie dzisiaj to widać to bardzo mocno. Jeżeli są polaryzacje, to takie, czyli rozdzielenie ludzi na różne grupy, to z kimś się ktoś musi zidentyfikować. Tak? My tutaj taka religia, takie wyznanie. My tutaj taka partia. Koniecznie musimy się z kimś, z czymś zidentyfikować. Więc świat proponuje mi, tak, zidentyfikuj się z nami, z jakąś tam grupą, która ci pasuje. Jeżeli ci pasują homoseksualiści, to proszę bardzo. Jeżeli heteroseksualiści, to proszę bardzo. Oni sobie jakoś tam tylko tak to rozdzielają. Jeżeli wolisz przebywać z taką rasą, czy rasa jest jedna, ale z takimi ludźmi, to z nimi przebywa. Ja chcesz z nimi, to z nimi. Ale co z tego wynika? Co z tego wynika, z tych wszystkich poglądów, tych wszystkich grup, tych wszystkich podziałów? Zobaczcie, to wszystko gdzieś tam ludzie się dzielą, ciągle są właśnie, mówią o pokoju i dlatego pokoje są gotowi zabić drugich. I to stają nawet na mównicy naszego Sejmu. I to, co słuchaj, to jest jad. To jest po prostu przez cały czas plucie na siebie nawzajem. Podjudzanie, takie podniecanie atmosfery. To jest straszne. Chodźcie do nas, to brzmi tak, chodźcie do nas. Albo ci, co na ulicy chodzą i krzyczą, to jest fajna oferta, przyłączcie się do nas, bo my co? Bo my mamy wolność, my możemy robić, co chcemy. My to ogłaszamy i przyłącz się do nas. Straszne. Retoryka świata jest obrzydliwa, jest nielogiczna. To się nazywa demagogia. Demagogia, takie ciekawe słówko, demos to jest lud, ago, pędzę, prowadzę, demagogia, to inaczej urabianie ludzi. Urabianie ludzi. Mówią pewne hasła, to są bardzo często hasła takie wpływające na twoje emocje, a czy ty pomogłeś kiedykolwiek niepełnosprawnemu, albo coś w tym rodzaju. Takie urabianie ludzi to jest. I to jest obrzydliwe, to co robi świat. Nic z tego dobrego nie wynika. Ale najgorsze jest to, że takie myślenie potrafi dotknąć Kościoła. I tutaj zobaczcie na następny fragment. 5, 6, 7 wiersz. List Judy jest kapitalnie podzielony. Bardzo ciekawie się go rozważa. Ja teraz wszystkiego nie będę rozważać, ale tylko zwrócę waszą uwagę. Mamy tu wymieniony lud w 5 wierszu. Lud oczywiście izraelski, który będzie uwolniony z Egiptu. 6 wiersz, aniołowie. I 7 mamy Sodomę i Gomorę i okoliczne miasteczka. Tak? Lud co zrobił? Powiedziane jest o nich, że byli uwolnieni z Egiptu i czego nie zrobili? Nie zachowali wiary. Nie zachowali wiary, dokładnie. Tak? Nie uwierzyli. Zostali uratowani, ale nie uwierzyli. Jak mówię, niebezpieczeństwo nie jest tylko gdzieś na zewnątrz. Niebezpieczeństwo też nas dotyka i musimy uważać. Więc tu jest bardzo wyraźne ostrzeżenie Judy. Tacy ludzie wkradli się między nich. Wkradli się do zboru. Takie myślenie wkradło się do zboru. Więc jest lud,
jest uwolniony z Egiptu, ale nie zachowuje wiary. Nie wierzy Bogu. Nie ufa Jemu. Aniołowie nie zachowali porządku. Tutaj dokładnie jest użyte to samo słowo właśnie, co wtedy powiedzieliśmy, kto mnie pilnuje, kto mnie strzeże, kto mnie zachowa, to tutaj aniołowie nie zachowali, tak? Jakiegoś swojego wyznaczonego terenu, kręgu, który Bóg dla nich wyznaczył. Oni przekraczali te granice i widzieli, świat widział i to rozumiał, i starożytny, i dzisiejszy, że to jest złe, że oni przekraczali te granice. I za to zostali ukarani i jest powiedziane, że Bóg właśnie, jeszcze raz to samo słowo jest użyte, trzyma ich w wiecznych pętach, strzeże, pilnuje, tak? Ich nie do czegoś dobrego, tylko pilnuje ich w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu. A Sodoma i Gomora, oni znowu, co zrobili? Nie zachowali czystości, można powiedzieć. Nie chcieli, nie uznali w ogóle, że jest jakieś prawo nad nimi. Nie obowiązuje ich. My chcemy wolności. Tak? I oddali się rozpuście. Oddały się rozpuście, jak czytamy w 7 wierszu, przeciwnemu naturze, pożądaniu ludzkiego ciała i stanowią przykład kary ognia wiecznego za to. Tak? Mamy ten przykład. Te przykłady są dla nas zachowane. Widzimy, co się z nimi stało. To przez cały czas jest, tak? Do wglądu. To słowo jeszcze raz się pojawi, kiedy powie następny, jeszcze 12 wiersz. Dobrze patrzę, tutaj mam 12 wiersz, tak? Są oni właśnie, tam są wymienione cztery znowu rzeczy: chmurami, drzewami, bałwanami, gwiazdami. Chmurami jakimi? Bez wody. Wiatr nimi unosi, gdzie chce. Drzewa wykorzenione są, bez owoców zupełnie. Wściekłe bałwany morskie, co one robią? Tylko wyrzucają pianę swoją i gwiazdy, które gdzieś tam są, się błąkają i powiedziane znowu, użyte to samo słowo, zachowane są na wieki najgęstsze ciemności dla nich. Tak? To samo słowo gdzieś mi pokazuje pewne rzeczy. Ci są zachowani na sąd i pilnowani na wieczne potępienie, wieczna ciemność, wieczne oddzielenie od Boga, bo nie zachowali tego, do czego Bóg im wyznaczył, tak? Ale my jesteśmy zachowani przez Boga. Więc jeżeli mówimy o takim pilnowaniu wiary, a list ten jest napisany w trzecim wierszu, bardzo wyraźnie podany jest cel, w trzecim wierszu mówi, koniecznie chcę o was napisać, abyście, i to abyście możemy wziąć w kółeczko, co żeby zrobili w trzecim wierszu? Żebyście podjęli walkę o wiarę. Walka o wiarę. Więc jeżeli w tym kontekście myślę o walce o wiarę, to co by to miało oznaczać? Walka o wiarę dla mnie będzie oznaczało walka o relacje. I nie tylko o relacje w mojej rodzinie, w moim domu, bo to też jest ważne, ale walka o wiarę i walka o relacje z Bogiem, który jest w stanie mnie zachować. To nie jest tylko walka o tym, to powiem w innym, następnym może wykładzie, to nie jest tylko walka o to, żeby o samą wiarę, żeby nigdy nie zwątpić. Tak? I ciągle podsycam swoje taką pewność siebie właściwie. To czasami mówimy o wierze, a tak naprawdę mówimy o pewności siebie. Nie o to chodzi. Walka o wiarę, to co właśnie mówiliśmy w tym ostatnim wierszu, zachowajcie siebie, 21 wiersz, zachowajcie siebie samych w miłości Bożej, czyli jeżeli walczę o wiarę, to ja myślę o tym, jaki jest Bóg. Myślę o Jego miłości. Myślę o Jego postępowaniu względem mnie. Nawet jeżeli coś się dzieje dookoła mnie, ze mną samym, jeżeli nawet choroba zaatakuje, Bóg się nie zmienia. Bóg nie ma w sobie niczego złego. Tak? On prowadzi mnie do czegoś dobrego. I wreszcie mówi właśnie, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Mówię to też w takim kontekście, 24 wiersz jeszcze później będzie, temu, który was może ustrzec, tam jest inne słowo już, ale ta sama idea, tak? Ustrzec od upadku. Czyli mogą się zastanawiać ci wierzący ludzie, ojej, jestem taki słaby, nie poradzę sobie. Tak? Ja nie dam rady sam z siebie upilnować siebie. Kto mnie upilnuje? Kto upilnuje moich myśli, moich pragnień? Kto mnie upilnuje? Więc można by się bać. A mówi,
Temu, który może was ustrzec od upadku i stawić nieskalanych przed obliczem swojej chwały. Jemu niech będzie chwała. Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem. Jezus Chrystus jest naszym ratunkiem. Jeszcze raz, żeby skończyć tą myśl, to tak zebrać, bo tak nie mam tego spisanego. Normalne jest to, że rodzimy się w jakiejś relacji. Normalne jest to, że mamy jakichś rodziców, jakieś rodzeństwo bardzo często, babcie, dziadków dookoła. I to jest piękne, to jest coś wspaniałego. Ale oczywistym jest to, że te relacje mnie w jakiś sposób zawiodą. Prędzej czy później, w jakiś taki czy inny sposób. I to nie dlatego, że ktoś chce, bardzo często tak może być, ale niekoniecznie. Po prostu jesteśmy my ułomni. My zawodzimy. My wszyscy zawodzimy. Więc kto mnie zachowa, czasami jest ratunek właśnie dla dziecka, zbawienni są rodzice. No, czasami zawsze rodzice są zbawienni dla dziecka, czasami są potworami, ale nie mówimy o jakiejś patologii, tylko mówimy o normalnej rodzinie. Tak? Rodzice są zbawienni dla dziecka. Nie poradzi sobie bez rodziców, prawda? Bardzo podobnie jest powiedziane też o współmałżonkach. Tak? Jeden dla drugiego jest zbawienny. Tak? Jeżeli są dla siebie, oddają się sobie. To jest zbawienna ta relacja. Ale nie jesteśmy dla siebie zbawieniem. My potrafimy siebie wesprzeć, pomóc, społeczność i tak dalej. Tak? To jest ważne, ta rodzina. Ale zbawieniem samym jest tylko nasz Pan Jezus Chrystus. Jemu, który marzy nas uszczec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc, władza przed wszystkimi wiekami, teraz i po wszystkie wieki. Zapomniałem przerzucić wiersz. Tu jesteśmy i tu jest 24 wiersz. Tak, to jeszcze raz ten sam wiersz. Ale na koniec chciałbym opowiedzieć historię. To już przeczytaliśmy, to już zakończymy. Historia. Adoniram Judson na przełomie XVIII-XIX wieku żyje. Pracuje w Birmie. Kiedy miał tam wyjechać inny wielki misjonarz William Carey, powiedział: nie jedź tam, nie jedź tam. Tam wszyscy umierają. On tam jednak pojechał. Dzisiejsza nazwa jest inna. Myanma. Ciężko to wymawiać, niczym mi się nie kojarzy. Taka jest dzisiejsza nazwa nowa tamtego miejsca. Wyjechał tam mając 24 lata. Wyjechał tam mając 24 lata. Jego żona miała 23 lata. Już wam kiedyś wspominałem o tym, jaki sławetny list napisał do jej ojca. Czy jest gotów na to, że jej więcej nie zobaczy, że ona prawdopodobnie odda swoje życie Jezusowi tam i tak dalej, i tak dalej. I ojciec się zgodził. Ojciec się zgodził na ich ożenek, więc pobrali się. Chyba nie minęło tydzień, dwa, nie pamiętam już dokładnie szczegółów, i oni wyruszają na tą misję, wypływają w takim wieku, 24 lata. Choroby zabierają mu dwie żony, ponieważ później miał jeszcze, kiedy umarła pierwsza, miał drugą żonę. Dzieci, miał z 13 dzieci, 7 dzieci zmarło i wielu przyjaciół. Tak wyglądała ta jego praca, ale to nie tylko. Tutaj w następnym obrazku mamy, jak wyglądało. Bardzo często był poświęcony tłumaczeniu. 24 lata pracował nad tłumaczeniem Biblii na język birmański. Do dzisiaj, kiedy się mówi o tym, czy trzeba coś zmienić, mówią Birmańczycy: nie, to jest idealne tłumaczenie, to jest doskonale, to jest to, co trzeba, to, co miało być. Tak? Doskonale to zrozumiał, ciężko nad tym pracował. Ale tutaj jest taka scena, kiedy właśnie jest oderwany na oczach dzieci z żony i tam zrzucony na podłogę, związany i zabrany do więzienia z powodu wojny brytyjsko-birmańskiej. Wszyscy obcokrajowcy byli podejrzani, więc ich też aresztowano razem ze swoim przyjacielem, byli w więzieniu. Tak wyglądało mniej więcej to więzienie. 1824 rok, 17 miesięcy tam przebywał. Także już nie był taki młody, to już po jakichś tam latach. Jak widzicie, są zawieszeni, nie wiem, czy to widać tam dobrze, zawieszeni tak jakby nogami do góry, tak, na takiej żerdzi. Opierali się tylko głową i barkami o ziemię. Tak wyglądało wiązanie ich na noc. Ale uwaga, w tym wszystkim
Taka jedna uwaga, jak on pisze w swoim dzienniku. Duch poszukiwań rozprzestrzenia się wszędzie, na całej długości i szerokości ziemi. Rozdaliśmy prawie 10 tysięcy traktatów, nie dając nikomu innemu, prócz tych, którzy proszą. W domu czekało około 6 tysięcy próśb o traktaty z Ewangelią. Niektórzy podróżowali od 2 lub 3 miesięcy, od granic Syjamu i Chin, pytając: proszę Pana, słyszymy, że istnieje wieczne piekło. Boimy się tego. Daj nam to pismo, które powie nam, jak uciec od niego, od tego piekła. Inni z granic Kataj, gdzieś tam 160 kilometrów na północ, mówili: proszę Pana, widzieliśmy pismo, które mówi o wiecznym Bogu. Czy jesteś człowiekiem, który rozdaje takie pisma? Jeśli tak, błagamy, dajcie nam, bo chcemy poznać prawdę, zanim umrzemy. Jeszcze inni z wnętrza kraju, gdzie imię Jezusa Chrystusa jest mało znane, mówili tak: czy jesteś człowiekiem Jezusa Chrystusa? Daj nam pismo, które powie nam o Jezusie Chrystusie. Spodobało mi się to: czy jesteś człowiekiem Jezusa Chrystusa? Czy jesteś człowiekiem Jezusa Chrystusa? Między tym pierwszym nawróconym 1819 rokiem a wylaniem tej mocy Bożej, o której tu czytaliśmy przed chwilą w 1931 roku, trzeba było zapłacić ogromną cenę. Ogromną cenę. I przez cały czas pytanie mogło się pojawić i na pewno pojawiało się w jego głowie: czy jestem pilnowany, czy jestem strzeżony, czy Bóg ma nade mną rzeczywiście kontrolę nad moim życiem, nad tym, co się dzieje? I musimy zapamiętać, Bóg nie zapomina o swoich dzieciach. Nigdy. Bóg nie zapomina. I nawet jeżeli dzieją się takie rzeczy, a drogo za to zapłacono, ponieważ żona codziennie tam, Anna, przychodziła z dzieckiem na ręku, żeby prosić o jego uwolnienie. Rok po uwolnieniu go, właściwie ona tak była wycieńczona, że zmarła. Rok po uwolnieniu, nie cały rok, 11 miesięcy zmarła. Pół roku jeszcze później zmarło też dziecko, ich córeczka. Cena straszna. Cena niewiarygodna. To się nam dzisiaj w głowie nie mieści. Nam się dzisiaj wydaje, że jak wirusa złapiemy, to już jest koniec świata. To były ceny, które płacono wtedy. Tak? To nie był jedyny. Inni też płacili potworną cenę. Oczywiście smutek był straszny. To nie jest tak, że nic się nie stało, spokojnie, Pan Bóg ma nad wszystkim kontrolę, jest okej. Okay. Nie, nie było okej. Okay. Przez cały rok przeżywał potężną depresję. Schował się przed ludźmi, nie umiał w ogóle żyć i tak dalej. Zadawał sobie mnóstwo pytań. I jestem przekonany, że zadawał sobie również to pytanie. Czy Bóg na pewno o mnie pamięta? Czy mnie pilnuje? Czy mnie strzeże? Jeżeli tak, na czym polega to jego pilnowanie? Bóg troszczy się, zachowuje. I zmarnowane życie to nie jest takie, że nie udało mi się skorzystać z tego świata. Zmarnowane życie to jest takie, które ktoś skorzystał na... Wszystko z tego świata zjadł, że tak powiem, nachulał się, nabawił i co? I nic z tego nie miał. Bo ma znaczenie to, czy wykonujemy Bożą wolę. Bo ma znaczenie to, czy zachowujemy siebie samych w miłości Bożej. W Jego łasce. Jego łaska jest większa niż jakakolwiek krzywda, która mogłaby mi się przydarzyć. Jego łaska jest większa niż jakakolwiek krzywda, która mogłaby mi się tu przydarzyć. Amen. Amen.